Teraz będziemy robić ćwiczenia uruchamiające trzy czakry. Kto z was ma pojęcie o czakrach? Rączka do góry. A kto nie ma, może tak. A teraz już siedzi, więc troszkę omówię. Siadajcie sobie na chwilkę. Tam gdzie kto może. Czakry są centrami energetycznymi w ciele eterycznym człowieka i służą do pobierania i przetwarzania oraz rozprowadzania energii po całym naszym organizmie. To jest wiedza oczywiście intuicyjna, ona przyszła z channelingów. To osoby, które jasno wiedzą, jasno widzą, po prostu nam tę wiedzę dały. Takich czakrów jest 12 w ciele człowieka, ale podstawowych na poziomach fizycznych jest 7. No i sobie obejrzymy, jak one pięknie wyglądają. Lecimy od domu, dzisiaj będziemy pracować na tych trzech. O to może ktoś mi powie, dlaczego my dzisiaj będziemy tylko te trzy czakry dzisiaj obrabiać? Rygony? Tak. Uziemia. Uziemiać. Co jeszcze będziemy robić? Wzmacniać się. Będziemy uruchamiać własne talenty, własny potencjał energetyczny i będziemy przede wszystkim zasilać całe nasze ciało energetyczne. I oczywiście tutaj mamy tak. Czakry główne, czyli czakra serca, czakra miłości, czakra gardła, czakra trzeciego oka i świadomości wyższe. Ale tymi górnymi się nie interesujemy. Ile tutaj z osób rozwija się duchowo? Rączka do góry. Właśnie muszę powiedzieć większość. Wszyscy macie te czakry duchowe pięknie rozwinięte, natomiast na pewno nie macie tych czakr związanych z uziemieniem, z materialną stroną życia rozwiniętych. Kto ma problemy takie materialnie, może się odnaleźć jakby w sferze finansowej. Rączka do góry. Okej, to dla was jest takie ćwiczenie. Dobra. I tutaj mam, trochę słabo widać, bo jest za jasno, ale my zajmiemy się tymi trzema czakrami od dołu. Pierwsza czakra, czakra korzenia, która znajduje się między odbytem a narządami rodnymi, jest bardzo ważna, bo odpowiada przede wszystkim, tam musisz sobie przeczytać, za zdrowie, za witalność, za energię, za bezpieczeństwo i za łączność z matką naturą, za stabilność, za odwagę, za moc. I ta czakra energetyzuje nam przede wszystkim układ krwionośny, układ krążenia, układ mięśniowy i kostny. Dalej, czakra tutaj, ta pępkowa, ja o niej mówię, ale również niektórzy ją nazywają krzyżową, to centrum energii seksualnej i energii twórczych. Więc jeśli ta czakra źle funkcjonuje, my nie mamy w ogóle dostępu do naszych talentów. My nie wiemy, kim my jesteśmy, jaki mamy potencjał, bo tylko wiemy to, co nam powiedzieli, prawda? Rodzice, co uchwycieli lub nauczyciel. Energetycznie wpływa na narządy płciowe, pęcherz moczowy, jajniki, jądra. Odpowiada za radość, przyjemność seksualną, szacunek, inteligencję emocjonalną, siły życiowe, niezależność oraz swobodne przejawianie się i wolność. I teraz czakra splotu słonecznego. To jest czakra, która odpowiada za dostatek, szczęście, komfort, moc w działaniu, pracowitość, skuteczność, współdziałanie, optymizm, samoświadomość i akceptację. Jest związana z jamą brzuszną, więc energetyzuje wszystkie nasze narządy wewnętrzne znajdujące się w tym pasie. Słuchajcie, osoby, które rozwijają się duchowo, rozwijają w większości te czakry górne. One mają samą ideę, natomiast nigdy nie mogą tej idei zrealizować. Kto ma takie problemy? No właśnie, dlaczego? Dlatego, że są zaniedbane te trzy czakry podstawy, które tak naprawdę powodują, że ta idea może być zorganizowana, czy zaplanowana i przeprowadzona w świecie fizycznym. Bo lecimy tylko na górnych czakrach, na wizjach, a tu ziemia wisi i nie mamy kasy, ale mamy piękne projekty. Także dzisiejsze ćwiczenia, które za chwilę zrobię, spowodują, że te piękne wasze idee będą przeprowadzane rzeczywiście na świat fizyczne, wdrożone i faktycznie z tego możecie mieć radość, pieniądze, zadowolenie i szczęście. Robimy to? Tak. Wstajemy. Może być jakaś muzyczka. Przede wszystkim się rozluźniamy, żeby rozluźnić się, prawda? Uruchomić wszystkie przepływy. Super. Troszeczkę ciszej, żeby ja mogła mieć też komfort, mówię. Rozstawiamy sobie nóżki. Uginamy kolanka. Kolanka na zewnątrz. Miednica idzie do przodu, ją troszkę wypychamy. I zaczniemy od oddychania. Poczekam, aż sobie pani pięknie nogaweczki zawinie. Tak.
I teraz bierzemy wdech. I wydech, rozprowadzając energię wzdłuż całego ciała. Nie spieszymy się, wolnił się. Znowu wdech. I wydech. Jeszcze raz. I ostatni raz. I rozluźniamy sobie mięśnie. I ta sama postawa. Tylko teraz tak, wyobrażamy sobie, że wciągamy energię z Matki Ziemi. Ja pokażę, na razie nie róbcie. Wciągamy energię z Matki Ziemi do góry przez czakrę korzenia. Przeciągamy ją przez cały nasz wzdłuż całego naszego kręgosłupa, przez wszystkie czakry. I wypuszczamy tę energię czakrą korony i ona się rozchodzi jak fontanna. Wraca do Ziemi, oczyszcza się, energetyzuje i znowu jest wtłaczana czakrą podstawy. Robimy wdech, wciągamy. I wydech. Znowu wdech. Przytrzymujemy i do tyłu. I znów do przodu. I do tyłu. Do przodu.
do tyłu, jeszcze dwa razy. I ostatni raz. Okay. I znowu ćwiczenia oddechowe. Ta sama postawa. Kolanka na zewnątrz. Miednica do przodu. I robimy wdech. Wdychamy energię. I wypuszczamy mocno wszystkie brudy. Jeszcze raz wdech. I wypuszczamy brudy. Jeszcze raz. Jeszcze raz. I ostatni raz. Teraz nabieramy powietrza w ten sam sposób. I mocno całą wibrację, całą energię, którą wciągniemy, już energia to jest czysta, ładujemy w czakrę podstawy. Ok? Zaczynamy. Raz. Jeszcze raz. Oj, będzie seks dzisiaj. Trzy. Jeszcze dwa. Jeszcze jeden. I znowu się rozluźniamy troszkę. Jak się czujecie? Dobrze. Możemy jeszcze trochę poćwiczyć? Tak. Bo to jest moje ulubione ćwiczenie sumo. Kto oglądał zawody sportowe sumo? Co ci zawodnicy na początku robią? Jaki jest ich rytuał? Pokaż. Pokaż, jak oni to robią. Okay. Super. A jak myślicie, co oni robią przed tymi zawodami? Czy to jest tak, tylko tak sobie oni wymyślili takie rytuał, czy w tym jest jakiś sens? Jest sens. Jaki sens? Nie, niekoniecznie jest to, aczkolwiek niektórzy mogą mieć taką intencję. Natomiast oni zauważyli, ponieważ też pracują z energiami, Japończycy, cała kultura przecież wschodu, że czakrami, tutaj tym mniejszym, które znajdują się na spodach stóp, tupnięcie uruchamia. Energia idzie z Matki Ziemi. Tu, co my mamy? Czakrę podstawy, za co ona odpowiada? Za siły. Za siły witalne, ale też za realizację siebie w świecie materialnym. Nas to obchodzi. My mamy się zrealizować w świecie materialnym najlepiej, jak potrafimy. Więc my skorzystamy z tego, co oni robią. Więc tak, ja pokażę, na razie nie wiem. Robimy wdech. 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 Ok, zaczynamy. Wdech.